BIK DO SŁUCHANIA Bydgoski informator kulturalny zaprasza do wysłuchania artykułu Emilii Walczak zatytułowanego Ruiny wiatraka w Wielkim Sosnowcu. Czyta autorka. Ceglana XIX-wieczna wieża wznosząca się dumnie pośród brzozowego lasu w siódmej co do wielkości miejscowości gminy Łabiszyn w Wielkim Sosnowcu to pozostałość powiatraku typu holenderskiego. Jest to niewątpliwie ciekawy i swoją wielkością robiący dziś spore wrażenie zabytek techniki tychże pałuckich rejonów ze względu na swój rolniczy charakter obfitujących niegdyś w młyny zbożowe. Spośród blisko stu wiatraków do dziś przetrwały już jednak tylko dwa. Ruiny drugiego z nich znajdują się w Reczu, w gminie Rogowo, w powiecie żnińskim. I tak licznie reprezentowany u nas w Polsce, bo pozostający w cieniu prymitywnych wiatraków kozłowych, tzw. koźlaków, wiatrak holenderski, czyli tzw. holender, albo inaczej wiatrak wieżyczkowy, charakteryzował się nieruchomym, masywnym korpusem, zwykle murowanym, wzniesionym na planie koła, tak jak ten w wielkim sosnowcu lub wieloboku, na którym to umocowana była obracana na łożysku głowica, tzw. czapa. Przez nią przechodził wał z głównym kołem napędowym oraz ze śmigłami. Z takimi to olbrzymami walczyć mógł w początkach XVII wieku przemyślny szlachcic Don Quixote z Manczy, ponieważ powstanie pierwszych Holendrów datuje się już na koniec XIV wieku, w Polsce zaś na wiek XVIII. Na tym wielkim sosnowcu od jakiegoś czasu wisi tablica o treści OBIEKT ZABYTKOWY WSTĘP WZBRONIONY. Miejmy więc nadzieję, że nie będzie już dalej niszczał i nie podzieli smutnego losu innych pałuckich młynów.